Cześć! Witajcie na kanale wędkarskim Jackson Fishing Team. Podbierak to bardzo ważny element wyposażenia każdego wędkarza. Chociaż podbieranie ryby ręką jest bardzo satysfakcjonujące, to sam proces lądowania ryby jest po pierwsze skuteczniejszy, po drugie szybszy, a po trzecie bezpieczniejszy dla samej ryby, wtedy kiedy używamy podbieraka. Chyba każdy wędkarz zna to uczucie, kiedy traci rybę, ponieważ nie miał pod ręką podbieraka, no i ryba niestety się spięła. Nie muszę Was przekonywać o tym, że warto korzystać z podbieraka. Występują w naszej ofercie trzy rozmiary w wersji z siatką gumowaną oraz siatką żyłkowo-nylonową. Ja tutaj mam przy sobie model 150X. Został wyposażony w siatkę gumową, która ma wiele plusów, o których zaraz Wam powiem. Po pierwsze, nasz podbierak praktycznie nie łapie wody i zapachów. Po skończonym wędkowaniu wystarczy opłukać go w wodzie, wysuszyć, złożyć i spakować do naszego samochodu. Po drugie, kształt naszego podbieraka został bardzo dobrze przemyślany. Budowa kosza sprawia, że bardzo łatwo zanurza się w wodzie, a dzięki gumowanej siatce, która nie nasiąka wodą i łatwo tonie, sam proces lądowania ryby jest zdecydowanie szybszy i precyzyjniejszy. Po trzecie, ten typ podbieraka został wyposażony w duże oczka, które w połączeniu z gumowaną siatką pozwalają nam bardzo łatwo wyczepić przynętę. Po czwarte, taki podbierak jest zdecydowanie bezpieczniejszy dla samej ryby, ponieważ nie narusza jej warstwy śluzu oraz łuski, a dzięki dużemu koszowi możemy dać odpocząć rybie w wodzie przed zrobieniem zdjęcia i jej finalnym wypuszczeniem. Po nasze podbieraki zapraszam do dobrych sklepów wędkarskich, a w komentarzach możecie napisać, z jakiego podbieraka Wy najczęściej korzystacie nad wodą. Zapraszam również do naszych mediów społecznościowych i dziękuję za obejrzenie materiału. Cześć!